Michał Nowak, zapraszam na sport. Piłkarze Radomiaka Radom, wykorzystując przerwę na mecze reprezentacji, rozegrają sparing z uczestnikiem Ligi Mistrzów. Obecnie ze względu na mecze reprezentacji w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy trwa przerwa. Piłkarze Radomiaka Radom wykorzystają ją na rozegranie sparingowego pojedynku z uczestnikiem tegorocznej edycji Ligi Mistrzów, wielokrotnym mistrzem Ukrainy, Szachtarem Donieck. Pojedynek odbędzie się w sobotę 24 września o godzinie 17 w Legia Training Center w Książenicach. W obecnej edycji Ligi Mistrzów Szachtar wygrał na wyjeździe 4-1 z RB Lipsk i zremisował 1-1 z Celticiem Glasgow. 5 października Ukraińcy zmierzą się w Madrycie z Realem. Do rywalizacji w PKO BP Ekstraklasie Radomiak wróci 30 września, kiedy to rozegra domowy mecz z Krakowią. W rozegranym awansem meczu 9 kolejki trzeciej ligi Pilice Białobrzegi przegrała ze Świtem Nowy Dwór Mazowiecki. Pojedynek z liderującym w tabeli grupy pierwszej trzeciej ligi Świtem Nowy Dwór Mazowiecki rozpoczął się znakomicie dla Pilicy, bo już w drugiej minucie objęła ona prowadzenie po golu Bartosza Zawackiego. Tuż przed przerwą Andrii Jampol doprowadził do remisu. W drugiej połowie oba zespoły miały swoje akcje, ale bramki nie padły. Zmieniło się to w samej końcówce, kiedy gola na 2-1 dla Świtu zdobył Piotr Basiuk. To trafienie dało przyjezdnym zwycięstwo. Po 9 meczach Pilica ma na koncie 7 punktów. To wszystko na dziś. Zapraszam na prognozę pogody. Do zobaczenia.